Psalm 139 dla prowadzącego chór Dawidowy. Psalm Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak. Choć jeszcze nie mam słowa na języku, Ty już je znasz, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, i kładziesz na mnie swoją dłoń. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Dokąd przed Twoim obliczem ucieknę? Gdybym wstąpił do nieba, ty tam jesteś. Gdybym się skrył w świecie zmarłych, jesteś i tam. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki i osiadł aż na krańcach morza, nawet tam wiodłaby mnie Twa ręka, uchwyciła Twa prawa dłoń. Gdybym też powiedział: Niech ciemność mnie ukryje i niech noc zgasi światło wokół mnie. To i ciemność nic nie skryje przed tobą. Noc jest jasna jak dzień. Mrok znaczy tyle co światło. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła twej uwadze, choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębiach ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeśmy dni. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Cóż powiem? Jak cenne są Twe myśli, O Boże, i jak niezliczone! Gdybym chciał je zsumować, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym się otrząsnął z liczenia, wciąż byłbym niedaleko od ciebie. O, gdybyś zechciał, Boże, rozprawić się z bezbożnym. Dość mam już ludzi czychających na krew, tych, którzy cię znieważają i daremnie wynoszą Twych wrogów. Czy nienawidzących Ciebie nie mam w nienawiści, Panie? I czy nie czuję odrazy do zbuntowanych przeciw Tobie? Odcinam się od nich całkowicie, stali się moimi wrogami. Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce, doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co Cię rani, i prowadź drogą wypróbowaną od wieków.